Tak więc zaczynamy! Wielki powrót do cyber... Ustawiłem sobie najwyższe wystawienie graficzne. Ciekawe, czy komputer mi wybuchnie. Dobra, na razie nie wybucha. Włączyłem na RTX na niewyobrażalną moc. Z jakiegoś powodu mi nie pokazuje FPS-ów. I od razu ktoś do mnie dzwoni. A, tu jakieś wiadomości. Co tu jest? Wjechała z piskiem opon, jakieś nowe auto. O, ja się staram, nie potrzebuję nowego auta. No dobra, zajrzę. No dobra, no możemy zajrzeć, co nie? No dobra, zajrzę. Znam cię, Vi. Wiem, co lubisz, co ci się spodoba, czego naprawdę ci trzeba. Wchodź do autofixera i nawet nie dziękuj. Dobra, cichaj tam. W ogóle dostaliśmy jakąś wiadomość i jest jeszcze jakieś podejrzenie psychozy, to jest jakieś mikro zadanie. Jak się wchodziło w ten dziennik? Ja w to nie grałem, wiecie, ja w to nie grałem jakieś, nie wiem, 2 lata. Oho. Tak trochę... O, poczekaj, ktoś do mnie znalazł przypadek. Dobra, zobaczmy, o co chodzi. Znalazłem przypadek, bla, 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 dobra, to jest coś akurat takiego. Tu mamy jakieś ten, aktualizację wszczepów. Hej Vi, na rynek trafił właśnie pakiet aktualizacji oprogramowania wszczepów, usprawnienia systemów, nowe programy, opcje dla użytkownika. Okej, dobrze wiedzieć, zaraz się tym zajmę. To coś nowego generalnie. No, generalnie powiem wam, że u ciebie też dostanę ten soft. Dobra, czekaj tam. On nie dzwonił do mnie przez przypadek przed chwilą? Pamiętasz ten konkurs? Wszyscy do mnie piszą, a nie może nie ten? Pamiętasz ten konkurs, co miał mi napędzać klientelę? No to nie napędził. W każdym razie idę za ciosem i teraz robię wyprzedaż. Znaczy muszę zrobić, ale tak między nami z kasą królową, więc puszczam parę moich cudeniek na pokosztach. Tylko, kurczę, nie mam serca oddać byle komu. Okej, okay. Zadzwoń. Możemy do niego zadzwonić w ogóle. Na przykład do Roberta Wilsona. Dobra, nie odebrał nawet. A, tu jest telefon, mam. To jest telefon. Poczekaj, który to? Nowa aktualizacja wszczepów, a do niego możemy zadzwonić? Halo? Halo? Porozmawiam o chipie, jak idą interesy? Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już je nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć... No właśnie wiem, że dużo rzeczy dodali. W ogóle troszkę sobie obniżę kamerkę, bo zasłaniam zadanie. Tak, a tak minimalnie. Dobrze, że Misty ci pomaga. Dobra, i ogólnie z tego co wiem, oprócz... Tu jest w ogóle, moment, taka dygresja. To jest moment, już pomijam fakt, to jest moment, ten moment, gdzie my teraz się znajdujemy, to jest moment tuż przed samym końcem gry, co nie? Tu generalnie mamy misję... Tu w ogóle jest jakaś, zainstaluje aktualizację wszczepów, u dowolnego jakaś jest aktualizacja wszczepów, to jest na pewno coś nowego. I spotkaj się z Hanako Embers, to jest generalnie chyba ta finalna misja, co nie? I tutaj jest save, to jest tuż przed endingiem. Pamiętam. Dobra, tylko że kurczę, tak dużo zmienili, że... Patrzcie w ogóle na to, ze względu na kluczowe zmiany w mechanice rozgrywki, atuty twojej postaci zostały zresetowane, a punkty za nie zwrócone, aby można było stworzyć swoją Vi od podstaw. No nieźle, no to powodzenia teraz, super, super. Super, będziemy od początku. Ja nie pamiętam nawet, kim ja byłem. Ja nie pamiętam, kim ja byłem kompletnie. O, nieźle. To jest gra. I porównywajmy grafikę do Starfielda. Nie no, grafika to jest super w Cyberpunku. Co ty gadasz? To ma te refleks i najlepsze super ekstra rzeczy. Dobra. Ojeju. Dobra, zaraz się tym przejrzymy, dobra? Zaraz się przyjrzymy tym. No i oprócz tego, no co? No to chyba mamy mnóstwo miejscu. Tam jakieś bar... Właśnie, postać. Coś tam... Pokaż mi post. Ekwipunek. Coś chyba zrąbali z ubraniami, gdzieś czytałem, że teraz ubrania nie mają już żadnej wartości. W ogóle wygląda moja postać jak debil teraz, co nie? No zobaczcie, ubrania w ogóle nie mają żadnego odzwierciedlenia. Aby móc to robić, musi najpierw stworzyć zestaw ubrań. Aha, okej. Okay. A co to jest? A, okej, okay. Tak się można przebierać po prostu, fajnie. No, można być po prostu, o, taką agentką można być po prostu, co nie? No jakbyś chciał, to może być taką agentką po prostu. I co to daje? I to absolutnie nic nie daje. Możesz po prostu się tak ubrać, jak kompletny gałgan. A mogę to zdjąć? Przepraszam bardzo. Mogę zdjąć jednak ten kostium? Ściągnij. Dziękuję. No, wygląda... No, po prostu nasza bohaterka wygląda jak jakaś... O, za to mam taką wesołą czapkę, co nie? Nie, to jest poziom. Poziom profesjonalny. Generalnie, no, sprawa jest taka, że po prostu chyba nasza bohaterka już... Widzicie, że tutaj już nie ma, jakby ciuchy w ogóle nie mają żadnego znaczenia chyba, a weź to ściągnij, jak będzie wyglądać wtedy, w gaciach będziemy wtedy biegać. Niektóre
Nie no, dramat, gdybym wiedział, to musimy pójść do Ciucholandii, kupić sobie jakieś porządne ciuchy, bo to, co mamy aktualnie, no to jest żenada po prostu, co nie? No, znaczy to jest niby replika samurajskiego Johnego, więc wiecie, niby fajne. O, ale jaki płaszcz tu jest, zobaczmy jak w płaszczu. No, w płaszczu. Nie, jak debilka wygląda. Już załóżmy, załóżmy tą kurtkę. Dobra. No dobra, no, no cóż, jest jak jest. Mamy też bronię. Widzę, że chyba wszedłem w pistolety. Bo tu mamy karabin precyzyjny, ale widzę, że moc mam rewolwer. Mamy też szczepy. Tutaj absolutnie nie pamiętam, co tu się, jak to działało, ale ojeju, ojeju, ale jesteśmy do tyłu. Tak wiecie, wbić w środek gry i absolutnie nic nie pamiętać, to jest właśnie to, to czego się spodziewałem, co nie? Czyli generalnie coś, co to jest jakiś granat, tatuaż w ogóle. Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle, jakby połowę wszczepów wam w ogóle nie zamontowanych, co nie? Tutaj w ogóle jest Edganerka, jakiś atut, który trzeba odblokować. No dobra, no to widzę, że jesteśmy mega do tyłu, zaraz to będę analizował. Tutaj w stanie euforii otrzymujesz dodatkowe punkty zdrowia w wysokości 30% maksymalnego poziomu zdrowia. Maksymalnie do 50... Będziemy, no musimy trochę poczytać, bo ja tego nie ogarnę tak bez czytania. Mam jakiś wszczep, co to jest? Zamienia wyekwipowany przedmiot leczący na jego ulepszoną wersję, która natychmiast przywraca 70 zdrowia oraz kolejne 15 punktów w ciągu 6 sekund. Zestrojenie ze zdolnościami technicznymi. Czyli to jest jakby pompa krwi. W ogóle, wszczepy jakieś. Zestrojenie, czyli co to jest? Zamienia ekwipowany przedmiot leczący. A przepraszam bardzo, jaki ja mam wyekwipowany przedmiot leczący? A tu jest to granat. Okej, dobra, okej, dobra, wracamy do postaci. Budowa ciała, lecimy po kolei. Czyli tak, generalnie tutaj daje dużo życia i co tu jeszcze mamy? No dajmy na pewno, nadajmy to. Nie, nie mogę tego dać, czemu? A tutaj niedostępne. Aha, bo tu za mało zainwestowałem chyba. Co tu jeszcze mamy? Blachara. Blacharka. 50 uszkodzeń wrogich pojazdów. Minus uszkodzeń mojego pojazdu. Takie se, co nie? Patrzymy dalej. Wyślizgować się z pojazdu przy dużej prędkości, przytrzymując F. Wyskakiwać z pojazdu naciskając dwukrotnie F. Używać... Ej, to jest fajne nawet, kurczę. Takie wyskakiwanie z pojazdu. Wpływa na pistolety maszowe, karabiny szturmowe. Ja chyba mam karabin szturmowy, tak? Czy to jest karabin precyzyjny? Typu tech. To jest jako karabin szturmowy, czy jako co? Karabin szturmowy? No właśnie, dobre pytanie, czy to jest to. Ale dobra, ale to jest jak spoko. Weźmy sobie to. Przeciwnika trudniej ci trafić, kiedy szybko się poruszasz. Efekt zwiększa się w trakcie sprintu, przeskakiwania, ślizgu, uniku i zrywu. Mhm. Dobra, widzowie, generalnie, tak jak pamiętam, teraz coś tam przypominam faktycznie, że w głównej mierze... generalnie w głównej mierze, no, inwestowaliśmy sobie w te haki. Nie wiem, czy teraz, tak z perspektywy czasu, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Bo trochę się, nie wiem, czy się trochę nie pospieszyłem ogólnie. Nie wiem, można to resetować w razie czego? Widok umiejętności. Co to jest? Punkt atutów, to jakiś ten łowczyni głów. Widok umiejętności, co to jest w ogóle? To pierwszy raz widzę. W każdym razie, nie wiem, czy trochę się nie pospieszyłem. No jak nie wiem, czy da się to resetować, co nie? W każdym razie, no mocno poszedłem. Możesz na je wycofać je za darmo, jak się je cofa. A, zwróć, faktycznie. Bo generalnie tak, poczekajcie chwilę, wiecie co? 7 promieni do obrażeń haków, nie wiem. To tak, trochę tu poinwestowałem sobie, nie wiem, czy tu jeszcze to nie powinienem sobie trochę poinwestować. Takie podstawowe. Że na przykład 60 temp regeneracji zdrowia. Za każdego przeciwnika w pobliżu, albo 1% tempa regeneracji za każdym utraconym procentem, z każdym utraconym procentem zdrowia. O, w każdym razie, no, dużo w inteligencję sobie rozłożyłem. Można to cofać do woli, więc akurat to jest spoko. No i resztę tam takie drobnice rozłożyłem, czyli tutaj, jakieś tutaj widzisz, te przeciwnik trudniej się trafić, takie pierdoły, co nie, że mogę przeładowywać. Ale to są bardziej rzeczy, kurczę, do nie mojej kategorii, bo ja jestem typowym hakerem. Ja tu już coś takiego pamiętam, że faktycznie byłem typowym hakerem. Jedynie co tutaj sobie mam, to jeszcze troszkę opanowanie, że tutaj w te bronie mocno poszedłem, co nie? Bo faktycznie ja pamiętam, że w te bronie tutaj troszkę szedłem. Troszkę zmieni. Dobra, udało się rozłożyć to. Jesteś jednym z niewielu ludzi. W ogóle teraz zapiszę grę może, tak taktycznie, a nie mogę zapisać. Zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymaj się. Dobra, zapiszmy grę. Stan gry zapisany. No i spoko, nowa jakość. Dobra, jak to się robiło? Chyba tak się hakowało, co nie?
Dobra, to tak, generalnie zostały dodane, z tego co tam było powiedziane, zostały dodane nowe rzeczy u cyberdogów, co nie? Więc może chodźmy do jakiegoś cyberdogu. O, Reaper Dog jest tutaj, chodźmy tam. Co ciekawe, jeszcze jakimś przyciskiem chyba się przywoływało samochód? Pamiętacie może? Jaki był magiczny przycisk? Samochód do mnie. Nie, nie ten przycisk. Samochód! Kurde, też nie ten przycisk, co to było? To jest chyba mój w ogóle ekwipunek. V. No i widzicie, wy to jednak mądrzy jesteście. Samochód! A, tam, już wiem, widzicie, on gdzieś tam trąbi sobie. Gdzie ty zaparkowałeś? Dobra, gdzieś tutaj. Poczekaj, gdzie jest mój sprint? Tak się próbuje ten. Gdzieś tu zaparkował? Gdzie on zaparkował? W garażu podziemnym? Co jest grane? Halo! Panie samochodzie, gdzie ty jesteś? Bezczelna. Zostały dodane pościgi policyjne? To nieźle. Dobra, czy gra jest turbo na efekcie? Niby to jest najwyższe ustawienia graficzne teraz są niby. Tak, teoretycznie. Nie mam pojęcia, gdzie jest moje auto. Dobra, odejdźmy, może kawał to przyjedzie gdzieś indziej. O, jest, przyjechało. Jedzie moje, patrz, jaki wóz miałem. Tak, to jest moje stare, dobre auto. O, jeszcze jak. Proszę zobaczyć. I teraz w ogóle uwaga, strzelanie z pojazdu. Wyciągnięcie broni podczas jazdy pozwala równocześnie prowadzić, strzelać. Siedząc za kierownicą możesz używać pistoletów maszynowych. Aby strzelić. Cele będą namierzanie automatyczne. Okej. Okay. Jeśli chcesz strzelać ręcznie, przytrzymaj ten. Okej. Okay. C. A, faktycznie można strzelać. Dobra, nie ma walki, strzeliłem se przecież tylko. Nikogo nie zabiłem nawet. Dobra, w ogóle jak się zmieniało stacje, bo prawa autorskie grzeją mnie już. Jak się stacje zmieniało? Szybko. Strzał, celowanie, zmiana kamery. Zmiana stacji, ja się pytam! Jak się zmieniało stację? No nie wytrzymam zaraz, no. Zmiana, eksploracja. Gdzie tu jest sterowanie pojazdem? Pojazd. Hamuj, przyspiesz. Hamuj, kieruj. Zmień kamerę, włącz kamerę cofania. Zesuj kamerę, wysiądź, zmień światła. Hamulec ręczny, klakson. Radio, R. Dobra, ale to... No a ci z kamery nic się nie dzieje! No nie mogę tego słuchać, bo... A, właśnie, a propos, to jest bardzo ważna rzecz. Bo w opcjach można włączyć dla streamerów, to muszę zobaczyć, czy to w ogóle jest włączone. O, wyskoczyłem z auta, zapomniałem, że teraz mogę jeszcze... Mam moc, że mogę wyskakiwać z auta. Ale zajebiście wyskoczyła. Jak tu zmienić radio? Przytrzymanie nic nie daje! O, teraz zadało. Tylko tu chyba i tak nie ma licencji rwanej. Udało się. No ale wyłączymy ze względów, mówię wam, musimy to wyłączyć ze względów na prawa autorskie. Fajne mam auto? Fajne. Jeszcze rak. O, tak będziemy jeździć może? Nie, tak jest kozak. Dobra, lecimy do Reaper Doga. O kurde, to był przez przypadek. Dobra, dajcie spokój. Szybko, wyskocz. Ale ona dziwnie wyskakuje. Kurwa, ale przypał! Dobra, no tam... Przeginają trochę, no tam potrąciłem jedną osobę i od razu jest... Jest w ogóle dramat jakiś, w ogóle reputację mam bardzo wysoką, co nie? Jedynie co mnie ciekawi, to a propos właśnie tego, jeszcze tu, widok umiejętności. O co tu z tym chodzi? Shibody, Soloska, Inżynierska, Łowczyni Głów. Co to jest? Kołysanie broni zostanie wyeliminowane w trakcie kucania? Za co to się dostaje? Umiejętności. Co nie? Witam uprzejmie, siema Friksaneku. Dobra, nie możesz teraz zapisywać. Ale idziemy do Reaper Doga. Bo generalnie, tak jak było powiedziane, podobno nowe rzeczy dla nas ma. Reaper Dogowie mają. Siemanko! Zróbmy taktyczny save. A, nie mogę teraz zapisywać, bo co? To może teraz. O, teraz zapisało. Zapiszmy. No. Stan gry zapisałem. Zapiszmy się przed Reaper Dogiem. Okej. Dobra, co tam ciekawego? Chcę zmienić swój wygląd. Chcę rzucić... Nie zainstaluję sobie żadnych... Chcę rzucić okiem na moje wszczepy. Dobra, i zobacz. Uwaga.
Czemu ogólnie pierwsze co to pokazuje, że muszę coś z twarzą zrobić? Optyka Hiroshi Sentry. Aktywuje się to będzie za każdym razem, kiedy korzysta ze skanera, podświetla wrogie kamery wieżyczki. Przez 60 sekund po włączeniu skanera. To przepraszam bardzo, tego nie miałem? Nowy system soloskie. Dostajesz za maczugi, łapy gorę aż odgany, śliby na miecze. Teraz nic nie zrozumiałem, co napisałeś, Laucius Free Soul. Napisałeś takim abstrakcyjnym... Tak, jakieś nowe oczy są. Ulepsz. Czy mogę ulepszyć? Za 10 tych kosztuje. Ulepsz. Do generacji plus. Stać mnie na to? Tak, stać mnie. To mam coś i dalej nadal mogę to ulepszyć, widzicie? Bo to jakieś procesory były potrzebne. Zobaczmy. I wtedy jest po prostu podświetlenie wielka kamer wieżyczki, jest wtedy lepsze, jeszcze lepsze. Ale co, przepraszam, dobra, wiecie co? Okej. Okay. Niech będzie. A co tutaj musimy? Rękę zamontować. Tutaj też nie mieliśmy. Okej, okay, to montujemy rękę. Co to jest w ogóle? Odblokowanie jakiś ten. Aha, dobra, bo coś trzeba odblokować. Dobra, i teraz mamy skórę też w ogóle. Skórę musimy zamontować. No dobra, zamontujmy skórę. I dopiero teraz, jak zamontowaliśmy skórę, to mamy całą resztę. Dobra, ja mam pytanie. To chyba nie jest najlepsze oko, jakie mieliśmy, co nie? My mieliśmy jakieś inne oko? Co, to są chyba jakie te okejki, to co posiadam po prostu? Ja pierdykam, wydaliśmy jakieś te... O bogowie, ile tu jest rzeczy. Dobra, wiecie co? Jeszcze chyba się wczytam, bo kurde, niepotrzebnie ulepszałem coś, jak ja zaraz sobie kupię nowe oko. Co tu się zrobiło w tym tych dogów? Nie wiem od czego zacząć w ogóle. Nie wiem na co patrzeć, byczki. Ja nie pamiętam, jak się walczy w tej grze. Nie ma to jak wrócić do Cyberpunka w środku, jak już się wiecie. Mavic 30 któryś poziom, grało się 2 lata temu. Dobra, jeszcze raz. Co jest kurwa? A już jest ulepszony? Nie no, gościu, miałeś mnie wczytać. Do momentu, jak jeszcze nie był ulepszony. Co jest grane? Halo? Ręczny zapis. O, tu miałeś mnie wczytać. Sorki, teraz jak grasz i używasz danych broni lub umiejętności, to rozwijasz dane pasywki. A widzisz. No to i to jest konkretna odpowiedź, Laucjusz. Dzięki za odpowiedź, teraz wszystko jest jasne. To zaraz się przyjrzymy w tymi pasywkami, czyli rozumiem, że te rzeczy to są pasywki, tak? No i na przykład łowczyni głów, kołysanie kneuno ranerka. To jest pewnie to, co ja robię najbardziej. Shinobi to pewnie do walki, soloska zwiększa łodźwig i inżynierka. Czyli pewnie ja będę netranerkę najbardziej ładował, bo wiadomo. Okej, okay, wszystko jasne. Czyli muszę domyślnie zamontować to oko, którego nie mam po prostu. Okej. Okay. I muszę domyślnie zamontować rękę, której też nie mam. I tak naprawdę jaja i domyślnie muszę zamontować skóry, której też nie mam. Ona jest za darmo, dobra. I tak naprawdę dopiero teraz zaczynają się jajca, co nie? Jeszcze raz się zapisuję. Bo generalnie jak ja patrzę, co tu jest, to ja nie wiem od czego zacząć nawet. Ja nie wiem od czego zacząć, widzowie. Jest w ogóle jakieś są te, ja w ogóle nie pamiętam, czy były te itemki. Nie pamiętam tego, może były. Ale już pamiętam fakt, że jest to. Mamy w ogóle sloty wolne, zacznijmy od tego, co nie? Co to w ogóle jest? 5 to maksymalnej pojemności pamięci cyberdeku. 11 tem, i tu w ogóle to mam zablokowane, co to jest? Atut Edge Runnerka z drzewków zdolności technicznych pozwala ci przekroczyć limit kosztów szczepu przy ich instalowaniu. Edge na nerka w drzewku zdolności technicznych. Czy są jakieś, czyli co, jakieś zdolności? Poczekajcie. Edge na nerka, zdolności techniczne. O bogowie, no i naprawdę? Przecież to musiałbym dodatkowych statystyk wszczepów, tylko znaczy to są fajne rzeczy, tylko musiałbym mocno w to spójść ogólnie. Zobaczcie, jakie to są porąbane te. Jest limit na wszczepy. No właśnie widzę, że jest limit na wszczepy. No dobra, to możemy, no to my to nigdy go nie zrobimy. Dobra, no nic. Czy widzicie, mamy tu bardzo ograniczony, widzicie, mamy tu bardzo ograniczone w ogóle miejsce na wszczepy tak naprawdę. Zwiększa tempo regeneracji, bo tutaj jest to, jest, można to wtedy poprzebić.
I wtedy można chyba mieć tutaj naprawdę dużo tych szczepów, ale no niestety tego nie zrobię teraz. Zwiększa tempo regeneracji pamięci cyberdeku. Boże, ja nie wiem od czego zacząć. Jeszcze raz. Maksymalnej pojemności pamięci cyberdeku 11 wgrawania haków. Dobra, generalnie sprawa jest taka, że nie mamy tego Edge Runnera. Ogólnie nie wiem, czy tego Edge Runnera tak łatwo zdobyć. Na pewno został dodany system, który jest bardzo ciekawym systemem. Ja tutaj z tego co widzę w ogóle, wczoraj zobaczę, to są wszystkie, które mam, one się czymś różnią? Nie, to są takie same. Został dodany, umożliwia automatycznie łączyć się z twoim wyposażeniem bronią. Aha, dobra. A to czego to jest? Opóźnienie wykrycia przez kamerę. Optyczne, mrożenie strzału golem, słaby punkt. Co to mamy? Umożliwia też zbliżenie optycznego, takie se. I możemy to ulepszyć na przykład. Widzimy, że to jest ulepsz do generacji. To coś tam mi daje nowego. Ale możemy też różne rzeczy inne ulepszać, co nie? Na przykład możemy to ulepszyć. O, na przykład i to tam widzimy, że tutaj zwiększa szansę na rykoszetowanie zyskanych w broniach typu power. 25 do rykoszetów. Między bronią, siedzenie stosu bronią. Czyli generalnie, oprócz tego, że mamy wszczepy, to możemy je teraz modyfikować. To też chyba zostało dodane, bo nie przypominam sobie, że to było. Zamienia przedmiot leczący na jego ulepszoną wersję. I 75 zdrowia na przykład podnosi już, co nie? Co tutaj? Na przykład szansa na redukcję obrażeń. O bogowie, czuję się, jestem tak zagubiony. No. Ale generalnie jakby sam fakt, że musisz na przykład mieć poziom techniczny, tylko że żeby mieć Adrenera, to musiałbym mieć na 20, to bym był takim typowym szczepowcem, co nie? Czyli generalnie jakby takie trochę klasy się porobiły, można powiedzieć, bo no to generalnie to trzeba byłoby być więcej punktów, no nie, ale to no wiesz, no a wtedy jesteś, montujesz tym mnóstwo wszczepów, co nie, jesteś takim gościem od wszczepów, można powiedzieć, jak masz tego Adrenera. No, więc ogólnie fajne to jest i masz jakiś tryb furii. Oni też widzę, że dali tak chyba nawiązanie do tego serialu animowanego, co powstał. No, ale no my zawsze byliśmy od tego, tej psychozy chyba. No i to będzie ciężko. I jaki to jest maksymalny level? 50? 50 jest maksymalny level? Jaki jest maksymalny level w cyberpunku? Do Edge Runnera nawiązanie, no. Dokładnie. No, więc... dodatkowych statystyk wszczepów. 60. Teraz jest, tak? Czyli jak mam 50, czyli jak mam 34, to no to teoretycznie, do wymaksowania to jest, co nie? Do wymaksowania teoretycznie. Ale bardzo bym musiał dużo XP. Dobra. No i chyba w tyle kwestii wstępu, co nie? Zrobiliśmy te pierwsze zadanie. Wstępnie sobie tam coś zamontowaliśmy. Na razie bez wielkich szałów. Ale to dlatego, że nic nie ogarniam. No i dobra, zróbmy cokolwiek. Zróbmy sobie jakiekolwiek zadanie poboczne, żebyśmy, kurczę, trochę się obudzili, co nie? Żebyśmy cokolwiek się obudzili, no bo fajnie byłoby coś zrobić, co nie? Ma oprócz komu bije dzwon, to jest misje główne, znajdź wszystkie obrazy, znajdź unieszkodzić dotknięcie cyberpsychozą na przykład. Tu jest, o, takie zadanie, śledź zadanie na przykład. No, znajdź unieszkodzić dotknięcie cyberpsychozą, a to jest takie ogólne zadanie z tego co widzę, co nie, takie ogólne. Dobra, czy my tu mamy jakieś zadania? Powinny być jakieś... jakoś nie lubiło się, że są jakieś różne zlecenia właśnie, służy do sprzedania przedmiotów. Jak to się robiło ten? Dodali jakieś nowe zadanie? Dodali całe nowe DLC, którego jeszcze nie można grać. Masz filtr pod punkt serwisowy. A, faktycznie. Własne. Mogę dać wszystko? Filtr dynamiczny. Nie wiem, co to znaczy. Zadania. O, zadania są. Dynamiczny. Ta karta, o, fajne. W ogóle, że karty tarota pokazuje. Zadania serwisowe. Dobra, to zobaczmy dynamiczny. I mamy tutaj na przykład, o, udaj się do jezdni autobusowej, jakiś kontrakt. Dobra, zróbmy cokolwiek. Co nie? Zróbmy cokolwiek, żeby sobie tak trochę, wiecie, żeby trochę przetestować. O, ktoś tu się pali. W ogóle jakoś latarka się tu włączało. Jakiś wzrok pawiana się tu włączało jakoś. O kurwa, granat. Dobra, jakiś lamus, a nie granat. No i też mieliśmy kilka broni, rewolwer, mieliśmy tam spluwę. Nie ma latarki. Dobra. To się włączało, tą super moc. X-em się chyba leczyło. O 10 wieczorem. W ogóle gra nie jest za głośno, widzowie. Moi. Dobra. Słychać w ogóle strzały.
Nie możesz teraz zapisywać. Czemu nie mogę teraz zapisywać? O, teraz zapisałem. Anabioza jest E, tak? Swoją drogą, czy ja na przykład do swojego wszczepu... O, bo tu w ogóle jakieś dodatki mogę dać chyba. Co nie? Wymagana. Modyfikacja nie może zostać zainstalowana w przedmioty niżej generacji niż ona. A ja mam tu niższej... Aha, widzicie. Bo to jest generacja czwarta. Czyli musiałbym to ulepszyć. Aha, i wtedy mogę to... Zmusza przedmiot do zaatakowania bliższego przyjaźnie lub... O, no to to jest fajne w sumie. Czyli widzicie, czyli ja mam tu jakby generację czwartą, a to jest generacja piątka. Dobra, to wiecie co, to jednak wracamy do Reaper Doga, bo musimy to ulepszyć. Dobra, to zrobimy to zadanie i wrócimy do Reaper Doga. Wszystko jest droższe teraz, a zarabia się więcej pieniędzy. Tak się celuję. Mam takie bronie, mamy. No dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Idziemy na pierwszą walkę po bardzo długiej przerwie. W ogóle jak się robiło takie uniki? O, tak się robiło. Dobra. Po bardzo długiej przerwie idę na pierwszy kontrakt, tak? W sensie, o, tam chyba musimy ich zabić po prostu. Dobra. Sprawdźmy w ogóle jak to działa. Jak się dało, dało się chyba ich hakować jakoś. Czy oni... Jak się ich tak hakowało, czy coś? Dało się jakoś? Jak się dowiedział, że bujam się z naszymi, to... Oddam cię! Jak się hakowało? O kurde, ma super zrywa jakiegoś. Tabem. A jest, faktycznie. Co ja mogę teraz zrobić? Hakowanie. 120 oznaczenie. Jak mogę go teraz hakować, przepraszam? A, pamięć cyberdeku. A, jest, tu widzę, dobra. Atak wirusowy. Tak? No, atak wirusowy. Jak to się aktywowało? Wykonaj. To możemy robić. Restart optyki. Jestem ręką Boga! O, już nie mam punktów. Dobra, gdzie jest moje życie? Tutaj widzę. Kurwa, totalnie nie ogarniam tego systemu. Dziwnie, ale powiem wam, że ten gra całkowicie inna gra wygląda już teraz. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Co w ogóle robi mi to? Zapaść systemu. F. Zwarcie. A już nie mogę. Ja pierdykam, ja nie potrafię w to grać już. Nie wiem, co się dzieje na ekranie. Pod E masz tą, że możesz używać HP zamiast cyberdeku. A. Otwórz. Mogę coś, mogę hakować z tym, samochody? Znajdź dwa nie... Wyjaśnij przeciążenie. Podpowiedź Militech. Druga podpowiedź Valentinos. Zwarcie, atak wirusowy. Dobra. Czyli mogę co, użyć tego? I teraz po prostu do hakowania używam życia. A, o to chodziło. Jakie porąbane. Ktoś tu jeszcze żyje? A te i pod X-em to mam nieskończoną ilość leczenia? Pod tym X-em? Czy to jakieś... Czy jest ograniczona ilość tych apteczek? Bo pod X-em mam coś takiego, że zamienia wykupiony przedmiot leczący na jego lepszą wersję. Szczepy, to jest pompa krwi.
To wykorzystuje coś? No. Regeneruje się teraz, ale jest nieskończony. A, dobra. Tam jest. Kurde, jakie porąbane, co tu się... To całkowicie inna gra, ja grałem w to 2 lata temu. Zwróć uwagę przeciwników. Siema, zwarcie? Why not? Dobra, chyba po robocie. Co tu mamy? Komponenty wytwarzania. Weź. Mamy nekromata i tu mamy broń, ale chyba nie ma sensu brać broni, co nie? Czy warto brać broni? 6 tysięcy kosztuje. Ale one ważą na pewno, co nie? Fakt, że ma... Czy opłaca się brać broni? Chyba nie. W ogóle kamera znowu mnie tak oświetla dziwnie, bo światło tak pada. Światło słoneczne tak pada, że jak prosto na kamerę, dlatego jestem taki trochę prześwietlony. No. Pytanie, czy opłaca się brać bronię, widzowie? Bo wy na pewno wiecie. Można sprzedać, no ale czy to się faktycznie zwraca jakkolwiek? Okej, zaczynam kumać. Co to jest? Amunicja. Do mojego też, fajnie. Zobaczmy, co on ma. Na przykład ma katana, ma zapis rozmowy. Jakiś. Teraz bla, bla, bla. Dowiecie się, dlaczego policja przebrała się. Opuść ten teren. Dobra, no to generalnie misje wykonaliśmy. No są chyba takie misje. Takie misje mega poboczne, co nie? Eudolary. Dobra. Kurde, ja tak dawno w to grałem. Co on ma? Crashe. To jest broń. Jak nie spojrzałem. To jest komponenty do tworzenia przedmiotów. Okej, to weźmy. I to weźmy. Dobra, co tu jeszcze jest? Chromoticore. Elegancja wytrzymałości. Nie wiem, co to ten. Na przykład części były ulepszać. Możesz sprzedać koc na okno załóż. Na części by ulepszać. A, że mogę rozłożyć, tak? Na przykład, jak za darmo dokładnie. Czyli mogę, Mariusz, elo. Mogę rozkładać broń, którą zdobyłem na przykład? Na przykład mam tutaj co? I mogę to rozłożyć. A, rozmontuj, faktycznie, widzę teraz, no. To na przykład mam coś takiego i mogę to rozmontować. Ej, to spoko, bo tutaj dostaję części. Faktycznie, to jest spoko. To zbieramy jednak broń. Nie wiem, po co ja to zbieram, ale okej. Co tu jest na przykład? Robi się coraz ciekawiej. Kto by pomyślał? No, albo planują bal przebierańców, na którym musimy się znaleźć, albo szykują imprezę zupełnie innego kalibru. Jakby nie było, zaintrygowali mnie. Tutaj jakieś, no i tu już jakieś pierdoły chyba. W sensie to już chyba, nie wiem, wyłącz. Wyłącz to nie, sieć. No, nic takiego. Swoją drogą mieliśmy zobaczyć autofixera, bo tutaj są... A na stronie autofixer znajdzie wszystkie projekty, które są aktualnie na sprzedaż. Możesz wejść na nią w komputera na swoim mieszkaniu lub oznaczoną ikoną. Na zdjęciach na stronie pojazdu znajdują się 2 rodzaje ikonek. Dla pojazdów wyposażonych w ciężki kamień maszynowy oraz dla pojazdów uzbrojonych. W ogóle co tu się dzieje? Pojazdy uzbrojone, co nie? Mariusz, elo, elo! Wraz z osiąganiem przez ciebie kolejnych poziomów reputacji na stronie autofixer będą się pojawiać kolejne pojazdy do kupienia. A jak ja mam maksymalny poziom reputacji, bo 50 to jest maksymalny, czy jest większy teraz? Dobra, daj mi tego autofixera. Co my mamy? Zobaczmy, na przykład archery mamy. Czy drogie są? Nie wiem. Zobaczmy tutaj. O, takie pojazdy fajne można kupić. Mizutani, takie pojazdy można kupić. Ale przepraszam, gdzie są pojazdy strzelające, o których ktoś tam wspominał, co nie? Taki motocykl, zobaczcie, Yaiba Kusagai, 66 tysięcy. No, jak kliknę, to chyba nie kupię od razu, prawda? Wybierz. I co to jest? Wstecz. No i gdzie tu, przepraszam, trzeba znaleźć jeden. Nie ma żadnych pojazdów strzelniczych póki co, z tego co widzę. Są zwykłe tylko. No, tak trochę biedacko, że nie ma ten... Mówi o jakichś pojazdach strzeleckich, a tak dupa trochę, nie ma. Nie ma pojazdów strzeleckich. No, no i co? Tu już jakieś takie chyba głupotki. Dobra, fajnie, fajnie. Dobra, ja tak trochę jak debil się zachowuję póki co, ale tak jak mówię, miałem taką długą przerwę od Cyberpunka, że ja nie wiem, z czym się co robi, co nie? Dowiedz się dlaczego, uwaga, kontrakt na sobie, dowiedz się dlaczego policja przerwała śledztwo.
No dobra, no ale przepraszam. Dobra, czyli muszę się dowiedzieć tu czegoś. Aha, dobra, nie mogę opuszczać. Dowiedz się, dlaczego... No i przepraszam, mam takie opcjonalne. To jest opcjonalne, tak? Zadzwoń do Padre, dowiedz się... aha, dowiedz się, dlaczego policja, czy co, mam tutaj się czegoś dowiedzieć tutaj? W tym miejscu o to chodzi? To jest jakiś sekret? A on do mnie dzwoni. Zajęłam się już, Jose. Dobra robota. Naprawdę dobra robota. Dowiedziałaś się, kto wyciągnął go z aresztu po tym, jak zabił tego policjanta? Niestety nie. Błąd. Opłaciłoby się to nam obojgu. Dobra, nie wiedziałem, no. Padre, poczekaj. Oni mają tu pełno sprzętu Militechu. Skąd ukradli go? Trudno powiedzieć. Ale wyglądało to tak, jakby coś planowali. Co dokładnie? No, nie wiem. Dobra, sam spróbuję się czegoś dowiedzieć. Do usłyszenia. No dobra, no... Misja się anulowała, w sensie przez przypadek. Się anulowała misja, bo wyszliśmy za teren misji. Znaczy anulowała się, chyba ją zrobiliśmy de facto, w sensie nie wiem. To jest chyba zrobiona misja, tak? W sensie tu była jakaś misja, no i tej misji teraz nie mam, po prostu. A widzicie, są kontrakty po prostu, różnego rodzaju. Mieszkanie w Glen, a tu możemy kupić mieszkanie na przykład. O, Sebastian, ukończone kontrakty, 2.11 na przykład, tu dla niego ukończyliśmy kontrakty. W sensie on jest jakby... On jest od tej dzielnicy, co nie? O, na przykład każdy ma inną dzielnicę i na przykład tu zrobiłeś bez pobocznego zadań. No właśnie, to tam. Dobra, co oni tu mają? Weźmy, spluwę też. Skoro mówicie, że można roztegowywać, to tak też zrobimy. Ty żyjesz? Nie, no dziwnie, wygląda jakby żył. Podnieś ciało. Co? Nie przypominam, no, można sobie chyba podnosić ciało. Dobra, poczekajcie, porzuć. Okej, fajnie. Dobra, wejdźmy na chwilę do środka. Proszę bardzo, jak można wejść do środka? Tu jest jakieś wejście czy coś? A, tu jest wejście, dobra. Zobaczmy. Znaczy, generalnie wydaje mi się, że to wszystko będą straszne gówna. O, ale tu na przykład jest, co to jest? Użyj. A, to trzeba skakować, żeby się dostać. Dobra, mam problem, bo nie pamiętam, jak to się hakowało. Nie pamiętam. Nie wiem, nie pamiętam, jak to się hakowało. Nie wiem. Nie pamiętam, jak to się hakowało, pamiętacie? Naprawiło, bo światło opadało. Kurwa, o co tu chodziło? Dobra, czytajmy na chwilę, tak czysto formalnie. Mówię, że światło ze słońca pada na kamerkę i czasami akurat centralnie pada na kamerkę i taki efekt robi. Dobra, jeszcze raz, podłącz się. Powiedz, niech ktoś mi wytłumaczy, na czym to polegało. Nie wiem, czy to zmienili jakiś system? To zmienili, przepraszam bardzo? Czy oni coś tu zmienili? Bo ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie pamiętam. Nie wiem, o co chodzi. To jest jak dawniej, a w kolejności musi być? W pionie, potem w poziomie musisz te symbole po boku znaleźć. No ale... No to znajduję, ale nie kumam totalnie, o co chodzi. No muszę znaleźć te symbole, no to znajduję, tu jest 1C na przykład, co nie? No jakby, nie kumam właśnie, o co chodzi, 1C znajduję.
No i co, i poniżej są no inne symbole jakby. No, jeden C znajduję i co? No jeden C mogę, albo mogę BD też znaleźć. No, jakby, no i co? No już tu nie mogę niczego znaleźć teraz. FF-a mogę poszukać, już nie tu. Jak w zupełnym wiedzieć, to nie uda się w ostatniego. Totalnie nie kumam, o co tu chodzi, masakra. Nie wiem, ja kiedyś może to robiłem, ale... Ale powiem wam, że tak dawno... To tylko po Eulodorary, ale chcę ogarnąć po prostu system. Jak to się robi, bo nie kumam. No bo BD, tak? BD i potem co, 55 na przykład? W jednej BD jest tu, na przykład. Albo 55 możemy ewentualnie wejść. A, już widzę. 55 chyba. Teraz wszyscy będą mieli BD. Teraz będzie C1, żeby potem było E9. No i co jest grane? Znowu jest BD? Czemu jest BD znowu? Myślałem, że będzie ten. E9. 55 będzie potem? 50, tu E9 będzie 50, albo 1C. 1C. Ojeju, ojeju, nie ma 55. Dobra, no. Dobra, no takie. A, to możemy też spróbować. No dobra, spróbujmy. Dobra, chyba zaczęłam pomału łapać, o co chodzi. Czyli przejechać 7A, lepiej zacząć. Choć nie, w tym przypadku to nie ma znaczenia. No ale dobra, zacznijmy, że 7A. Znowu 7A, żeby teraz zrobić C. O, dobra, nawet to możemy. Teraz zrobimy C, o. C. E9 by się przydało zrobić. No i E9 nie zrobimy chyba już. No, już zrąbaliśmy. W sensie już nie zrobimy wszystkiego. No, ale dobra. Coś tam zdobyliśmy. No, coś tam zaczynam ogarniać. No, dobra. Cyberpunk 2077, wielki powrót, prawda? Wielki, bladeuszowy powrót do Cyberpunka 2077. Swoją drogą, gdzie są kontakty? Pod jakim przyciskiem są kontakty, do których... A, już widzę, chyba komórkę muszę, tak? Te. Co tu mamy? Samochody na sprzedaż, mały prezent. Hej, tak sobie pomyślałem, że nie wypada wchodzić do twojej pierwszej ligi w byle w t-shircie. Szczyty mają do ciebie, że wyglądam, co się wie, a jestem stary, nie lubię. Wow, dzięki prezentu, przymierzono nigdy za wiele. Czyli dam jej mieszkaniu. Mamy drobiazgę do schowka w mieszkaniu, no pięknie. Czyli generalnie coś mi przywiózł w mieszkaniu. Co tu jeszcze mamy? Nie umiera ten, kto pozostawi ślady. Typ koloratu, no to są chyba jakieś kontrakty po prostu. Słyszałem, że ci powodzi, może, że pora zmienić chatę. Mój ziomek dał mi string, że jest kilka świeżych kwadratów do wynajęcia. Okej, okay, dzięki, sprawdzę to. Dobra, napiszmy. Dobra, spoko. Tu są samochody, masz dar przekonywania. Dobra, poczekajcie jeszcze. Jeszcze na chwilę. Dobra, koniec tematu. Co, Wiktor? No, na koniec tematu niech ci służą. No dobra, fajnie, 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 byczku, fajnie, fajnie. A poczekaj, wejdźmy jeszcze raz na chwilę na telefon. A, tu są kontakty różnego rodzaju. Osoby, do których mogę zadzwonić. No cóż, no i fajnie, no cyberpunk, co nie? Cyberpunk 2077.